Cześć, tu Ola, Kaśka, a to jest program Hotplota Tygodnia w SK TV Hity na Czasie. W dzisiejszym programie porozmawiamy między innymi o tym, dlaczego Miley Cyrus i, uwaga, Kim Kardashian są smutne. I dlaczego Gwyneth Paltrow została najbardziej znienawidzoną gwiazdą. Zaczynamy! Hotplota. Kochani, oglądacie Hotplotę Tygodnia w SK TV Hit na Czasie. Pamiętasz na pewno, że w zeszłym tygodniu opowiadałyśmy o tym, że Miley Cyrus wybaczyła Liamowi, założyła pierścionek zaręczynowy i ślub będzie w czerwcu. Ale nie będzie, bo Liam powiedział, że on wcale nie jest gotowy na ten ślub. I to ponoć Miley naciskała na niego w kwestii ślubu. Wow, to ja byłam zdziwiona. To jest wszystko bardzo skomplikowane, bo ja czytałam, że na początku, jak się zaczęli spotykać, no to Miley powiedziała, że absolutnie żaden ślub. Nawet jak się jej Liam oświadczył, to ona powiedziała, że będzie bardzo długo nosiła ten pierścionek zaręczynowy i ten okres ich przedślubny będzie trwał bardzo, bardzo długo. No a teraz nagle się coś odkręciło. No coś się pozmieniało. Może chce Liam ma mieć już tylko dla siebie, żeby nigdy więcej jej nie zdradził. No tak, pewnie jest o niego zazdrosna. Hotplota. Oglądacie program Hotplota Tygodnia w SK TV Hit na Czasie. Kim Kardashian, tato, ma problemy niesamowite. Ale jak zawsze. W życiu pod górkę. No niesamowicie, no w trudach. Ona żyje w wielkich trudach. Powiedz mi, co ci się najbardziej podobało w zdjęciach, które są w internecie? Jej stylizacje, jej dziwne zabiegi, bo u mnie na pierwszym miejscu jest pompowanie swojej krwi i wpychanie jej w swoją twarz. Słuchaj, mnie na przykład ostatnio zdziwiło, gdyż byłam u mojej koleżanki w salonie kosmetycznym, gdzie obok jest solarium. Mhm. I tam okazało się, że można sobie kupić krem do opalania. No. Polecane przez Kardashianki. Naprawdę? No tyle, że taka buteleczka, powiem ci, nie wiem ile tam w tej buteleczce było, ale to jakieś 400 zł. Także to... Szczerze mówiąc, to wolę się chyba naturalnie opalać, bo... Dokładnie. Także to mnie bardzo zaskoczyło. No ale nie o tym mowa, bo... Mm-hmm. No na temat... Bo żeby się opalać, to trzeba mieć idealne ciało. A nie gładkie. Chodzi tutaj o okrągłości, właśnie chodzi o to, żeby to ciało było gładkie. No właśnie, ale... Pamiętacie, na pewno już bardzo dawno temu mówiłyśmy, że Kim Kardashian ma ciemną karnację, ciemne włosy i ona ma duże problemy. I już od kiedy? Od liceum? Od podstawówki? Korzystała z depilacji. Tak, bo ma bardzo głębokie owłosienie i słuchajcie, ona teraz jest załamana, ponieważ zaszła w ciążę, burza hormonów, powstały nowe cebulki włosowe. Na brzuchu. No i ona nie może korzystać z depilacji laserowej i jest załamana. Każdy ma gdzieś tam jakieś włosy na brzuchu, jednym je widać, innym nie widać, bo na przykład dziewczyny są blondynkami, tak? No ale hello, nikt z tego nie robi zazwyczaj jakiegoś wielkiego dramatu, ale Kim Kardashian chwali się wszystkim dosłownie. Nie, no mi się wydaje, że ona po prostu chce zrobić sobie mnóstwo sesji zdjęciowych, oczywiście przed nago. I po, albo w ciąży i po ciąży. Tak, nago, z brzuchem, no i boi się, że potem trzeba będzie użyć dużo Photoshopa, a ktoś na przykład może nie zakryć tych włosów. No i albo... ludzie zobaczą, jak wygląda owłosiony brzuch Kim Kardashian. A woskiem, tak? Taki brzuszek? Ona co mówi, musi czuć to dziecko? No ale no Kim, no musi. No. No, jak to powiedział nasz kolega, wygląd jest najważniejszy. Hotplota. To jest Hotplota Tygodnia w SK TV Hit na Czasie. Teraz takie moje podstawowe pytanie. Dlaczego ludzie nie lubią Gwyneth Paltrow? Ona do tej pory nie wypowiadała się absolutnie publicznie, a teraz zaczęła dużo mówić o jakichś dziwnych rzeczach, o operacjach plastycznych, o zdrowym trybie życia. No i to podobno tak zdenerwowało ludzi, a przede wszystkim czytelników pewnego amerykańskiego magazynu, że powstał ranking najbardziej znienawidzonych gwiazd Hollywood i tam pierwsze miejsce Gwyneth Paltrow. No właśnie i musimy was zdziwić, bo w czołówce nie znalazła się Kim Kardashian. Ona miała 11. pozycję. I to jest zaskoczenie. Hotplota.
Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Margaret naprawdę nieźle daje czadu. Tak jest. Hit Thank You Very Much zna chyba każdy w Polsce, ale okazuje się, że nie tylko w Polsce. Bo ta piosenka znalazła się na liście 200 najczęściej słuchanych europejskich piosenek. No nic, tylko pogratulować. Teledysk bardzo ciekawy i kontrowersyjny, więc na pewno mnóstwo ludzi już go obejrzało. A propos właśnie Margaret, tak. Ona była gościem programu Kamera Akcja Gwiazdy emitowanego w SKTV. Więc jeśli chcecie go zobaczyć jeszcze raz, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, ale jest coś jeszcze. No właśnie, bo w programie Gwiazda od Kuchni u Kingi Margaret też się pojawi i będzie na pewno bardzo ciekawie. Hot Plota. Kochani, to jest SKTV Hity na Czasie, a wy oglądacie program Hot Plota. Pamiętasz, że ta orkiestra, która grała wtedy, kiedy Tatiana Okupnik śpiewała piosenkę Skyfall, wyrzekła się jej? Tak, wszystko z sieci zostało wykasowane. A Czesław Mozil, kiedy ona zaśpiewała tą piosenkę w programie X Factor, nie wiadomo, czy tak na odczepnego, czy rzeczywiście, ale powiedział, że mu się podoba, jako jeden z nielicznych. No i niestety, ale w gazetach i na portalach plotkarskich piszą, że tylko i wyłącznie Czesławowi się podobało. No wykonanie. Ale Tatiana zaśpiewa. Jest wytrwała. I to jeszcze nie raz. Skyfall ostatnio wyznała w wywiadzie, że to jest absolutnie jej ulubiona piosenka, przepiękny utwór i uwielbia go śpiewać. No dokładnie, no nic, tylko pogratulować wytrwałości. Hot Plota. Oglądacie program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Chyba każdy chciałby mieć w rodzinie taką kuzynkę, jaką jest Adele. Tak, ja tutaj już się cieszę z tego powodu, że Adele naprawdę ma fajną rodzinę, bo zazwyczaj jest tak, jeśli ktoś jest bogaty, no to wtedy odzywają się albo ojcowie, którzy odeszli, albo jakaś dalsza rodzina. A tutaj Adele zaproponowała, że kupi swoim bliskim kuzynom i ich rodzinom mieszkania. Tych mieszkań w sumie miało być chyba 7, tak? Dokładnie. Ale oni powiedzieli, że no kochana, no jakoś sobie radzimy, pracujemy, zarabiamy na siebie i nie potrzebujemy tego mieszkania. Ale to bardzo słodkie i... Cudowne, bardzo rzadko się to zdarza. Tak, tym bardziej, że wypowiedziała się jeszcze ciocia Adele i wspomniała, że mają ze sobą stały kontakt. Adele codziennie dzwoni i że to jest cudowna osoba i się w ogóle nie zmieniła. Hot Plota. Kochani, to jest Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie. Ania Mucha ostatnio bardzo ciężko pracuje. Ale to wychodzi na to, że ciężko pracuje, bo ona jest jedynym żywicielem rodziny, jak do tej pory. Właśnie, podobno Marcel kompletnie nie może sobie znaleźć żadnej pracy. I podobno Ania go wszędzie pcha i stara się wszystkim mówić, że on na pewno będzie dobrym pracownikiem, tak. I że na pewno się nadaje, ale nikt nie chce mimo wszystko podpisać umowy z Marcelem. No właśnie, no i skoro jest taka sytuacja, no to media zaczynają aż huczeć od plotek, że Ania wkrótce Marcela zostawi, no bo jak to może być, że kobieta jest głową rodziny i zarabia. No słuchajcie, różne sytuacje w życiu się zdarzają, tak? A my trzymamy za Marcela kciuki, no prędzej czy później na pewno chłopak znajdzie pracę. Hot Plota. Oglądacie SKTV Hity na Czasie, a to jest program Hot Plota Tygodnia. Mówiłyśmy przed chwilką, że Adele chciała kupić mieszkania swojej rodzinie, a mąż Ani Czartoryskiej chce jej kupić dwa pałace, które kiedyś należały do rodziny Czartoryskich. No właśnie, ale to jeszcze nie koniec przygody z tym właśnie małżeństwem, ponieważ Ania pomyślała sobie, że skoro ma być podróż poślubna, no to lepiej pojechać w miejsca, które ona zna. Więc pojadą do Holandii, czy bodajże do Norwegii, bo tam kiedyś Ania mieszkała. Do Paryża też. Do Paryża chce pojechać, do Londynu, do Włoch, do Hiszpanii, wszędzie chcą tam pojechać. Ale to nie jest taka zwykła podróż poślubna, bo zwykła podróż poślubna jest 2 tygodnie, niby miesiąc powinien być, tak, bo miesiąc miodowy. No ale oni chcą tam troszeczkę dłużej w każdym z tych miejsc zabalować. Tak, chcą w każdym z tych miejsc na przykład pomieszkać sobie tydzień, dwa albo i więcej. I to wszystko może zająć nawet rok. No cóż, ciekawe, czy będzie brakowało nam Ani na salonach. Hot Plota. Kochani, my już powoli kończymy program Hot Plota Tygodnia w SKTV Hity na Czasie, ale jeżeli bardzo lubicie nastoletnie gwiazdy, które zrobiły niesamowitą karierę i tworzą największe hiciory, no to mamy dla Was super informacje. Bo dziś o 14:00, czyli już niedługo, program Teenage Lista, w którym zobaczycie m.in. Justina Biebera, chłopaków zespołu One Direction, Selena Gomez, Demi Lovato, Taylor Swift, Boże, ile jeszcze możemy wymieniać? Tak, tych gwiazd jest mnóstwo, więc... koniecznie włączcie telewizor o godzinie 14:00. Do zobaczenia. Cześć.
Thank you.